Po raz kolejny uczniowie z kółka teatralnego z drugiego liceum ogólnokształcącego wystąpili na deskach Teatru Starego i po raz kolejny ze sztuką Moliera. Jednak tym razem uczniom towarzyszyli na scenie także nauczyciele. Zafascynowana Molierem Izabela Daniel, która na co dzień uczy w szkole języka francuskiego, wcielając się w rolę reżyserki, tym razem sięgnęła po mniej znaną sztukę komediopisarza zatytułowaną Szelmostwa z Kapena. Troszeczkę ją musiałam adaptować, ponieważ w oryginale ona jest dużo dłuższą sztuką i na potrzeby naszej grupy po prostu skróciłam, jakieś role dopisałam, żeby więcej osób mogło występować, także około godzinki to będzie trwało. To była godzina dobrej zabawy. Pełen humoru spektakl publiczność nagradzała śmiechem. W jedną z głównych ról wcielił się Kornel Rzeźwicki, dla którego był to debiut na scenie teatralnej, choć grywał już rolę w filmach przygotowywanych wspólnie z kolegami na różne konkursy. Na scenie odgrywam postać Oktawa, czyli bezpośrednio syna jednego z ojczulków, którzy nie są zbytnio zadowoleni z moich perypetii, które miałem podczas ich nieobecności. Którzy nie za bardzo znają sztukę, jesteś pozytywnym, negatywnym bohaterem. Jaka jest twoja rola? Wydaje mi się, że pozytywnym, bo przede wszystkim walczę o miłość, o prawdziwą miłość, o możliwość spotykania się z moją żoną już od 3 dni, więc jak najbardziej wydaje mi się, że jestem pozytywnym bohaterem. Szelmostwa z Kapena to komedia o zakochanych młodzieńcach, ich sklerotycznych i skąpych ojcach oraz przebiegłych służących. W rolę pokojówki wcieliła się Edyta Kwiecińska, na co dzień nauczycielka wychowania fizycznego, tym razem w stylizacji dalece odbiegającej od sportowych klimatów. Trema jest? Troszeczkę, dzisiaj niewielka rola, zaledwie 3-zdaniowa, ale i tak jest pierwszy właśnie występ, także debiut na scenie. I troszeczkę ta trema towarzyszy właśnie temu występowi. Pierwszy odważyłam się połączyć grupy, połączyć siły uczniów i nauczycieli. I zaprosiłam do współpracy również nauczycieli. I uważam, że to był naprawdę dobry pomysł. Może znowu nieskromnie chwalę własne dzieło. Ale myślę, że naprawdę wspaniale móc zobaczyć pracę młodzieży i nauczycieli w jednej ekipie. Tu na scenie Teatru Starego role uczniów i nauczycieli się wyrównały. Jesteś! Troskliwy opiekunie rodziny! Stateczny kierowniku młodzieży! Panie. Podobnie jak w przypadku poprzednich spektakli, sztukę przygotowano z dbałością o stroje, które wypożyczono z Legnickiego Teatru, jak i z dbałością o scenografię. Myślę, że tak około 4 miesięcy przygotowanie trwało. A jeżeli chodzi o scenografię, to od razu chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Bogdanowi Nowakowi za wypożyczenie mebli na spektakl, ponieważ już drugi raz pożyczamy meble z piwnicy paryskiej i dzięki temu naprawdę ten powrót do Moliera jest, wydaje mi się, bardziej taki wyrazisty. To już trzeci spektakl wystawiony w Teatrze Starym przez Kółko Teatralne z drugiego liceum ogólnokształcącego po skąpcu Moliera i ubiegłorocznym kryminale zatytułowanym 8 kobiet.